Cześć, witaj na kanale rockdoj.pl. Jak nastroić gitarę basową? Także tak, gitara basowa, cztery struny i one, te struny, tak mówiąc, od pierwszej, czyli od najcieńszej. Zawsze najcieńsza struna to jest po prostu struna numer 1. Najcieńsza jest G, druga, czyli pierwsza jest G, druga D, trzecia A, czwarta E. No i właściwie jak to możemy stroić? Mamy różnego rodzaju stroidła. Na przykład tutaj mam taki stroik Ibaneza. Tu mam na przykład taki stroik firmy Yoyo. Mam nadzieję, że tutaj widać. Elo. Myślę, że wszystko widać. No i oczywiście możemy nastroić od dźwięku gitarzysty, z którym gramy. Też można tak nastroić. Także dobra, zobaczmy, czy tutaj będzie wszystko współgrało. Najgrubsza E. Tutaj widać na tunerze. To jest dźwięk E, nie do końca. W strojkach zasada jest taka, że... Może troszeczkę przekręcę. Może troszeczkę to cudo przekręcę. O, tutaj jakieś kwiatki. O. W strojkach zasada jest taka, że dźwięk, który ma być nastrojony, dźwięk, który potrzebujemy, to jest dźwięk, to jest wskazówka, powinna go pokazywać dokładnie na środku. Czyli jeżeli tutaj troszeczkę pokazuje mi w tą stronę, myślę, że to widać, to nie jest jakiś problem. Dźwięk troszeczkę pokazywany jest o albo w jedną, albo w drugą stronę. O, na zielono pokazuje, że jest OK. Czyli dźwięk A jest OK. Po prostu chodzi o to, że jeżeli mamy za wysoko, dźwięk przekręcony za mocno, to jest, to pokazuje wskazówka w tą stronę, a jeżeli za słabo, to pokazuje po prostu w drugą stronę. To jest taka zasada. Oczywiście możemy zrobić też na zasadzie stroboskopu. O, i pokazuję coś takiego. I prędkość teraz ruszania się, tych mrugania tych wskazówek, tych kreseczek, pokazuje rozstrojenie gitary. No teraz z kolei, jeżeli one się przesuwają w tamtą stronę, to znaczy, tak jak pokazywałem, mówiłem przedtem, jeżeli w tamtą stronę, to znaczy, że dźwięk jest za nisko. Czyli strunę drugą, czyli struna druga to jest D. Muszę troszeczkę nastroić, podciągnąć odrobinkę. Pamiętaj, że zasada jest taka, że jeżeli mamy, to jest klucz, czyli to jest, o, to jest klucz, zaprezentuję go, to go przekręcamy nie od razu, o, jak to jest klucz, nie przekręcamy go od razu o, nie wiem, Bóg wie ile obrotów, tylko po prostu o trochę, po trochę go kręcimy. O takie, jeżeli powiedzmy, tak powiedzmy, 1/8 obrotu. Trudno mi to określić, nie wiem dokładnie jaki to jest kąt. To byłoby powiedzmy kąt, nie wiem, 30 stopni, czy tak kawałeczek, tak powiedzmy, 1/8 obrotu wypadałoby pociągnąć. Ja wolę strojenie takie, tradycyjnym wskaźnikiem. A ściszyłem sobie gitarę. Tradycyjnym wskaźnikiem tym. Tutaj na przykład na tym strojku mam tak samo. Tylko żebym teraz ja zobaczył, o co tutaj chodzi. Dobra. O. To jest taka sama zasada. Jeżeli coś jest, jeżeli struna jest za nisko, to po prostu wędruje wskazówka w tą stronę, a jeżeli jest za wysoko, to po prostu idzie w tamtą stronę. Dobra, dźwięk D jest git, dźwięk G jest git, dźwięk A jest troszeczkę za wysoko pokazany, ale tutaj odrobineńkę, tylko teraz właśnie teraz tutaj popatrzcie, gdzie to, jak to pokazać palcem, o, na ten stroik, o, na ten, jak się... O, no w zasadzie jest git. Struna E jest trochę w tą stronę, to znaczy, że po prostu musimy go odrobinkę naciągnąć, żeby pokazało zielone. W zależności oczywiście od strojka są różne, różne zasady, bo może pokazywać zielone, może pokazywać jakiś inny kolor, tylko zielony znaczy, że jest git, czerwony jest bardzo niedobrze, a pomarańczowy to jest już prawie jesteśmy na miejscu, nie? No i wyłączę sobie teraz to. O, nie szalejemy, proszę Państwa.
Nie musi mieć aż takiego głośnego. Nie musi mieć takich głośnych efektów. W każdym razie strojenie przede wszystkim na tym polega, bo tutaj też chodzi o precyzję i to nie jest też nie tak, że powiedzmy w jednym dniu nastroję i w drugim sobie już nie będę stroił, nie, bo to gitara się rozstraja cały czas. Ja przed chwileczką stroiłem i znowu mi się gitara rozstroiła, więc właściwie myślę, że tu po prostu nie ma co przesadzać ze strojeniem, czyli w sensie no nie ma co, znaczy nie, źle mówię. Przezorny zawsze ubezpieczony. Im częściej się dostroi, sprawdzi, tym lepiej, bo gitara się nie rozstroi, nie zrobi nam fidla. Oczywiście, jeżeli ktoś zaczyna grać, to właściwie dla niego to jest jeden pieron, czy jest nastrojona, czy nie. Ja też tak miałem. Zaczynałem grać, byleby tutaj palcami coś ponaparzać, prawda? Byle coś się działo, byle coś na tego wywać, a czy nastrojona, to już pal 6. Ale bardzo ważna rzecz. Pierwsza rzecz w ogóle, którą robimy przed graniem, to jest mycie rąk. Zanim zaczniemy grać i strojemy gitarę. Także no, tu myślę, że wszystko jest jasne. Są gitary pięciostrunowe, które mają jeszcze jedną piętą strunę dodaną. Struna będzie oznaczona B. Kolejny jeszcze aspekt, który chciałem poruszyć, to jest mianowicie określenie już w strojkach standardu strojenia. Tak jak miałem w tym stroiku, w tym Ibaneza. Nie wiem czemu teraz nie chcę ze mną współpracować i hałasuję. O, tak jak miałem w tym stroiku Ibaneza. On już jest ten stroik, bo to tak. Są tryby. Albo na przykład mamy w stroiku tym, takim jak ty, jak ten. Napisane, że to jest stroik. Teraz mam napisane, że to jest chromatyczny. Może być tryb. Nie ten, nie klip, tylko mode. Bo może być tryb gitara. Nie wiem, czy to będzie widać. Mogę mieć tryb bas. Mogę violin, czyli skrzypce. Mogę typ dać chromatic. Chromatic. Bo to na pewno może się spotkać z takim czymś, prawda? Jeżeli tutaj mam w tym tunerze, ja tutaj nic nie mam, tutaj nic nie zmieniam. On po prostu pokazuje w górę, w dół. Mogę sobie częstotliwość zmienić, 440 Hz, inną częstotliwość sobie mogę wybrać. Ale on już jest chromatyczny, czyli on pokazuje wszystkie dźwięki po kolei, jakie możemy zagrać. Więc jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaki dźwięk ma poszczególna struna, żeby wiedzieć, jak go nastroić. Bo ten stroik pokaże nam i Fis, Cis, Aiz. H, C, D, E, F, G, prawda? A i tak dalej, więc właściwie musimy wiedzieć, jaki mamy mieć dźwięk. Natomiast w takich strojkach, takich jak ten, lub nawet pewnie takich podłogowych, są właśnie te tryby. Ja zawsze używam chromatycznego trybu, ja wiem, jaki ma być dźwięk i koniec, kropka. Natomiast o co chodzi w tych pozostałych trybach? Na przykład w trybie gitar, strojk, tuner pokazuje tylko i wyłącznie dźwięki, które będą zbliżały się do zakresu, który ma gitara. Na przykład pokażę, powiedzmy, 1E, czyli w gitarze zwykłej pierwsza struna to jest E. Jeżeli nastroimy do na przykład dźwięku Fis czy F, to ten strojek już nie pokaże, że coś jest nie tak, tylko on po prostu pokaże, że on po prostu nic nie pokaże. On tylko jakby wyczekuje, strojek słucha, kiedy będzie ten dźwięk, który gitarzysta grając na gitarze w stroju standardowym będzie uzyskiwał, prawda? Więc tak samo na przykład to się tyczy gitary basowej, czy no nie wiem, tutaj akurat ukulele też można stroić, czy tam skrzypce, prawda? Wtedy strojik jakby wykrywa tylko te dźwięki, które potrzebujesz. Jeżeli ustawimy na tryb bas, to on po prostu będzie wyłapywał tylko te cztery dźwięki. Być może też jeszcze piątą strunę może by wyłapywał, ale nie jestem pewien. Będzie te wyboły wyłapywać cztery dźwięki, czyli jeżeli będziemy kręcić, to on po prostu powie, o, tutaj jest teraz dźwięk D. Aczkolwiek, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo możemy mieć kręcić, złapać dźwięk D, później następny D, aż w końcu nam gitara strzeli, prawda? Gitara strzeli. Tak strzeli. Nie, po prostu struna może pęknąć. Ja kiedyś tak miałem z kolei. Grałem w dwóch zespołach na jednej gitarze, na próbę wybrałem jedną gitarę i po prostu
Obniżam do jedna, na jedną kapelę, obniżałem strój, podwyższałem, obniżałem, podwyższałem, obniżałem, podwyższałem i w końcu strzeliła, ale dlatego, że po prostu rozruszała się. Natomiast miałem też tak, że po prostu jak się nie znałem, jak zaczynałem grać, nie znałem się, to nie wiedziałem, no ma być struna G, no ale kręcę, 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 gdzie to G jest, gdzie to G, pyk, pyk, pyk. Przeszło jedno G, to było to takie niskie G, git. Później było G to prawidłowe, tylko widocznie nie widziałem, że to jest to G, no i kręcę dalej. Czyli kręcę już tak, właściwie ta struna się już rozciąga, 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 kręcę dalej i do następnego, trzeciego G nie doszedłem, po prostu struna strzeliła. Więc trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. Jeżeli stroisz gitarę i ona już dotykając palcem, o, coś jest nie tak, no ma tu być dźwięk A, prawda? Trzecia struna, raz, G, D, A. Trzecia struna ma być A, ale podczas dotykania palcem, coś już, no, twardawa, już coś niedobrze jest, to po prostu cofamy się i szukamy w tego dźwięku A na tyle, żeby był, że tak powiem, na tyle miękka struna, żeby się dało docisnąć. To jest pierwsza oznaka tego, że przeciągamy strunę. O, stąd moje jest powiedzenie chyba, przeciągam strunę. Przeciągasz strunę, bo jak cię piźnie w oko, to zobaczysz. Także no myślę, że to byłoby tyle. Jeżeli masz jakieś uwagi, pisz w komentarzu. Jeżeli masz jakieś sugestie co do nowych filmów, też pisz w komentarzu, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli Ci się filmy podobają. Wiem, taką mam scenerię z tyłu bardzo, bardzo trochę niechlujną. Jestem w takim, można powiedzieć, przejściowym pomieszczeniu. Panele jeszcze na podłogę czekają do położenia. Także no, trzymaj się, do zobaczenia w następnych filmach.